Maria Wilgosz, zapraszam na kolejne wydanie Faktów Mielickich. W dzisiejszym wydaniu budżet obywatelski gminy Milicz, kampania antysmogowa. W związku z trudną sytuacją gospodarowania odpadami w kraju, gmina Milicz po wielu analizach została zmuszona dołączyć do wielu miast i gmin w Polsce, w których wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami. Informacja o podwyżce opłat za odpady, jak każda informacja o podwyżce, nie jest dobra, nie jest przyjemna. Mam świadomość, że nie jest dobrze przyjęta. Ale pamiętacie Państwo, jak przez 4 lata zrobiłem wszystko, aby opłata za odpady, czyli tak zwana opłata za śmieci, w gminie Milicz nie rosła. Przez 4 lata wynosiła ona 7 zł i była w pewnym momencie najniższą na Dolnym Śląsku. I gdyby nie to, że przyszły lata szalonego, kompletnie chaotycznego zarządzania, to być może tych podwyżek gwałtownych udałoby się uniknąć. Niestety rząd nakłada na instalacje odpadowe coraz wyższe opłaty. One powodują, że każdego roku tona odpadów jest wyższa, jest droższa. Czasem nawet o 100%. Dodatkowo opłaty środowiskowe, opłaty składowiskowe, które przekazywane są z instalacji do urzędów marszałkowskich, z roku na rok rosną. Nie da się w takiej sytuacji utrzymywać niskich cen, bo po prostu odpowiadamy na koszty, które się pojawiają i które są nie do skompensowania. Nasza cena od nowego roku to jest 29,50 od jednego mieszkańca i jest ona mniej więcej porównywalna ze wszystkimi okolicznymi, ze wszystkimi opłatami wprowadzonymi przez polskie samorządy. A możecie Państwo wierzyć, że żadnemu wójtowi, prezydentowi, burmistrzowi nie zależy na tym. Żaden nie znajduje w tym przyjemności. Jedyne, o co mogę zaapelować, aby w tym naszym gminnym bilansie odpadowym pojawiło się trochę rezerwy finansowej, to zmniejszenie strumienia odpadów. Zmniejszenie strumienia połączonego z jednoczesną pilną i taką bardzo konsekwentną segregacją. To może trochę potanieć koszty funkcjonowania systemu i być może wtedy te opłaty może nie zostaną pomniejszone, ale nie będą rosły w takim tempie. Dopóki jednak ilość odpadów będzie rosła, będą rosły strumienie odpadów zmieszanych, będziemy zmuszeni niestety płacić coraz więcej. Gmina Milicz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze hasło milickiej kampanii antysmogowej. Jest to jedna z form kampanii edukacyjnej zapobiegającej smogowi. Do ścisłego finału przechodzą 3 hasła, które zdobędą największą liczbę reakcji. Następnie komisja konkursowa wybierze zwycięskie hasło, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone już 20 grudnia. 30 listopada w Starostwie Powiatowym w Miliczu zostało podpisane porozumienie 4 samorządów w sprawie realizacji programu Karta Seniora. Był to ostatni już formalny etap wdrożenia tego programu w powiecie milickim. Wszystkie samorządy w ramach porozumienia będą współpracowały w zakresie pozyskania partnerów dla programu. 8 grudnia zakończył się proces weryfikacji nadesłanych projektów do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Mieszkańcy w drodze głosowania będą mogli teraz oddawać głosy na wybrane projekty. Szanowni mieszkańcy, w dniu dzisiejszym została opublikowana na naszej stronie lista projektów, które będą głosowane w budżecie obywatelskim. Mamy 18 projektów, spośród których mieszkańcy będą mogli poprzez głos na jeden z tych projektów wybrać te zadania, to zadanie, które będzie realizowane w 2021 roku.
Głosowanie rozpocznie się 18 grudnia, będzie trwało do 13 stycznia. Zachęcam mieszkańców, aby zweryfikowali w naszym biurze meldunkowym, czy są ujęci w ewidencji mieszkańców, bo tylko te osoby, które są w tej ewidencji, będą mogły wziąć udział. Przypomnę też, że w głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które w tym okresie skończą 16 lat, będą miały ukończone 16 lat. Będzie można głosować poprzez platformę internetową budżetobywatelski.org.pl oraz w wersji papierowej dokładnie wskażemy, w których dniach, myślę, że to będą jedne z ostatnich dni, pewnie już w przyszłym roku, przeznaczone na to, aby te osoby, które mają problemy z korzystaniem z technologii informatycznych czy internetowych, mogły oddać głos w formie tradycyjnej, papierowej. Zachęcam jeszcze raz serdecznie do głosowania, do wybrania zadań, które chcą Państwo, aby gmina Milcz zrealizowała w przyszłym roku. 20 grudnia zapraszamy widzów do obejrzenia koncertu bożonarodzeniowego online. Wystąpią przed Państwem m.in. uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Miliczu. Każdego roku w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia organizuje koncert pod choinką. W tym roku w związku z ograniczeniami chcemy Państwa zaprosić na koncert choinkowy, świąteczny online. Zapraszamy. 20 grudnia w godzinach popołudniowych wystąpią uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Zapraszam Państwa do oglądania koncertu świątecznego pod choinką online 20 grudnia w niedzielę w godzinach popołudniowych na stronach facebookowych Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu, Telewizji TVP Milicz, Gminy Milicz, Ośrodka Kultury i Starej Rzeźni. A teraz zapraszam na wiadomości pogodowe, które przedstawi Oliwia Ochman. Co dalej z zimą? Jaką mamy szansę, że tuż przed Bożym Narodzeniem krajobrazy się zabielą? Jak zapowiadają meteorolodzy, raczej będzie to mało prawdopodobne, gdyż modele wskazują, iż średnie temperatury w dzień będą oscylowały w około 6 do 9 stopni, a nocami spaść mogą nieco tylko poniżej zera. A jak zapowiada się nadchodzący weekend? W sobotę przewidywane jest zachmurzenie z przejaśnieniami oraz temperaturą około 6 stopni Celsjusza i wiejący wiatr z południowego wschodu. Niedziela natomiast będzie znacznie bardziej słoneczna, również z temperaturą około 6 stopni, jednak ze względu na wiejący wiatr ze wschodu odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania Faktów Milickich.